Siemanko, siemaneczko, z tej strony Chat Player. Witam was dzisiaj na Black Opsie Trójce. Wiecie co, wykorzystuję materiały, które no, zostały mi przeniesione jeszcze z poprzedniego komputera. Tutaj ostatnio no, nie miałem zbytnio czasu nagrywać, ani nie miałem za bardzo na czym nagrywać. Elgato odmówiło mi posłuszeństwa na laptopie, nie wiem właściwie dlaczego. Coś tam chyba pokręciłem trochę z softem od Elgato i dlatego no, te materiały, które nagrywałem na laptopie podczas mojej nieobecności, gdy desktop był zepsuty, gdy czekałem na nowy, tamte materiały nagrały się właśnie w taki sposób, że większość, nie wiem jak to określić, strasznie skakała, po prostu nie wiem, czy coś niedobrze było podłączone, czy coś takiego. Nawet w tym materiale wideo niekiedy będzie trochę skakać, przynajmniej na tym preview, które mam w Vegasie, niekiedy to wygląda tak, że no coś jest takiego, nie wiem, przerywającego, nie wiem jak to w ogóle nazwać. W każdym razie ten materiał no pochodzi z samego początku, gdy wyszło drugie, przepraszam, to było drugie? Pierwsze, drugie DLC do Black Opsa 3. Tutaj jest mapka Rift, no wszyscy już musicie ją dobrze znać, tutaj już mamy praktycznie kolejne DLC w drodze. Descent, tak? Tak się będzie nowe nazywać. I długo oczekiwana mapka, z przeróbka mapki z Black Opsa 2, czyli Raid. Znaczy tak się ta mapka nazywała w Black Opsie 2, tutaj się będzie nazywać Empire. No i ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać. Wiadomo, layout taki sam. Jeśli chodzi o tematykę, coś w rodzaju starożytnego Rzymu, czy starożytnej Grecji, nie wiem, takie posągi, filary i tak dalej, z tego co widziałem na screenshotach i na różnego rodzaju newsach na necie, wygląda to całkiem ciekawie, z chęcią sprawdzę tą mapę, chociaż powiem wam tak, gdy grałem jeszcze za czasów Black Opsa 2, rzygałem rajdem, po prostu ta mapa była przegłosowywana kiedy tylko się dało, jeśli już raz się wlazło, to tak jak tutaj, Jezu, zapomniałem jak się ta mniejsza mapa nazywa. Nieważne. W każdym razie nagrałem się na rajdzie tak, że no już miałem tego serdecznie dość. Podejrzewam, że tutaj też ta mapa będzie popularna. Layout jest świetny. Więc nie wiem, tutaj ja się znudziłem w poprzedniej części. Myślę, że może tutaj być ciekawie, jeśli chodzi o ten nowy movement, bo to jest jednak coś, co zmienia całkowicie grę. Widzieliśmy na przykładzie innych mapek, że nie zawsze się to sprawdza. No ale jak to lubi. Niektórzy w ogóle nie grali wcześniej w Black Ops 2, więc im to pewnie nie będzie przeszkadzać. Ja to tak średnio niekiedy odbieram. Spoko, wiecie co? Wykorzystuję te stare materiały również dlatego, że miałem trochę też problemów na początku z nowym kompem. Z tego co próbowałem zrobić przez ostatnie kilka dni, wyglądało to tak, że gdy dostałem mój nowy komputer od gościa, który mi go montował, nie wiem z jakiegoś powodu koleżka zamontował mi kartę graficzną w drugim slocie od procesora. I tutaj ja stwierdziłem na początku, że w sumie zlewka, po co mam coś tutajkolwiek przekładać, skoro działa to działa, no bo grafika była. Z procesorami X99 jest tak, że nie mają tego podstawowego procesora graficznego intelowskiego. Musimy mieć kartę graficzną, żeby cokolwiek odpalić. I Elgato właśnie z tego intelowskiego procesora najczęściej korzystało na początku, tak? Czyli na dedykowanej grafice to są podstawowe ustawienia w Elgato. Tutaj tej dedykowanej grafiki nie było. I odpalając Elgato przez ostatnie kilka dni, próbując nagrywać trochę Uncharted, miałem ogromne, ale to ogromne problemy z nagrywaniem. Soft w Elgato po prostu szalał. Nagrywała się pikseloza, nagrywały się skoki graficzne po parę sekund. I to też głównie zatrzymywało mnie przed wrzucaniem wcześniej jakichkolwiek materiałów. Tutaj wszystko rozwiązałem wczoraj, po prostu przekładając kartę graficzną z drugiego na pierwszy slot. Powinienem to był zrobić na samym początku, gdy właśnie coś mi się wydawało dziwne. Od początku mi się to nie podobało i miałem rację, oczywiście, tam potem trochę pogooglowałem i stwierdziłem, pierdolę, przekładam. No i tak, teraz wszystko działa, teraz po prostu bajecznie wszystko działa. Grafika przyspieszyła, Elgato działa jak malowane, próbowałem ustawiać OBS-a. Próbowałem ustawiać również inne programy do nagrywania. Co ja tu właściwie teraz mam? Mam OBS-a, mam DxStory, GeForce Experience, więc Nvidia Shadowplay. No teraz, no kurna, taki arsenał mam do nagrywania, że materiałów powinno być dość sporo. Spróbuję coś może ponagrywać również na kompie, bo próbowałem już nagrywać za pomocą DxStory. No nagrywa się bajecznie, powiem wam, że komp działa wyśmienicie. Spadku klatek nie uświadczyłem, jeśli mówimy tutaj o nagrywaniu z PC. Wcześniej, gdy karta była w złym slocie,
No po prostu nie dało się nawet za bardzo grać podczas nagrywania, więc no tutaj to był wielki game changer, jeśli chodzi o zamontowanie tej karty. Naprawdę nie wiem, co temu gościowi przyszło do głowy. Wcześniej on mi to chyba w jakiś sposób tłumaczył, że chciał zostawić trochę więcej miejsca między kartą graficzną a chłodzeniem, bo tam ona naprawdę jest jednak wciśnięta w tym pierwszym slocie tak na styk. No ale tam, czy to ma jakieś znaczenie wielkie? Właściwie to nie wiem, nie znam się. Nie będę tutaj, nie wiadomo, jakiś dyrdymałów starał się wam powiedzieć. W każdym razie po przełożeniu wszystko działa jak należy, więc no teraz zabieram się za nagrywanie przez następne kilka dni, myślę. Przez ostatnie 3-4 dni to była jedna wielka monterka z instalowaniem sterowników, próbami wszelkiego rodzaju. Powiem tak, ustawienie OBS-a na samym początku od podstaw to jest koszmar, więc to była moja zabawa. Nie wiem, czy nie zrobić tutorial, jak to zrobić, żeby działało dobrze z Elgato, bo chyba nie jeden ja mam z tym problemy. Dobra, no tutaj trochę takich żalów wyrzuciłem z siebie w tym filmie. Film jest na powrót, nie było dużo o gameplayu, w sumie chyba nie ma tutaj co dużo mówić, więc tak się rozgrzewamy, że tak powiem, jeśli chodzi o wrzucanie materiałów. Ja tutaj się z wami będę żegnał, gra dobiegła końca. Myślę, że zobaczymy się wkrótce z jakimiś gameplayami z nowego DLC w Black Ops 3. Tutaj się żegnamy, trzymajcie się, do następnego razu i tymczasem, pa pa!